Księże biskupie, krajowy, czwarty krajowy kongres misyjny poświęcony radości. Czy to znaczy, że radość dzisiaj jest takim największym naszym problemem, przynajmniej w Polsce? Otóż, kiedy szukaliśmy hasła na czwarty krajowy kongres misyjny, szukaliśmy też, co jest istotne dzisiaj w ewangelizacji, co też powinniśmy podkreślić. Papież Franciszek wydał adhortację Ewangelii Gaudium, radość Ewangelii. Papież błogosławiony Paweł VI mówił, że największą przeszkodą w ewangelizacji jest brak zapału. A więc szukać trzeba źródła. Co jest źródłem zapału misyjnego? Radość Ewangelii. I te z radością Ewangelię powinniśmy nieść, z radością dzielić się i tę radość okazywać. Radosnego ewangelizatora, radosnego misjonarza dzisiaj każdy słucha. Natomiast takiego skwaśniałego misjonarza nikt po pierwsze nie będzie słuchał, a po drugie to przesłanie, to orędzie nie może być smutne, ale musi być zawsze radosne. Ewangelię powinniśmy z wielkim zapałem, z wielkim entuzjazmem, z wielką radością proklamować, przepowiadać, głosić. Wtedy ta Ewangelia, to orędzie ewangeliczne ma przesłanie. Księże biskupie, czy nie jest to zadanie syzyfowe, dlatego że, przynajmniej w Polsce, dlatego że u nas w Polsce taką najbardziej radosną pieśnią jest to, co wszyscy śpiewamy w okresie wielkanocnym. Wesoły, prawda? To jest ta nasza wesołość i radość polska, z którą chyba mamy problemy. Czy na świecie jesteśmy wyjątkowi? Czy ta radość w Kościele jest tak bardzo ukryta? Czy może tylko u nas tutaj z nią mamy kłopoty? Ja myślę, Kościół zawsze ukazywał radość. Ukazywał na różny sposób. Jan Paweł II, przecież to był człowiek wielkiej radości i ciągle do tej radości nawiązywał. Papież Franciszek wręcz przeciwnie. Jakby namawiał, jeżeli ktoś nie ma tej radości, to mówi, ta Ewangelia nie będzie zrozumiana, ta Ewangelia nie będzie słuchana. Czy w Polsce? Myślę, że powinniśmy, dlatego kongres miał to za zadanie, żeby ukazać, że sama Ewangelia jest radością i że radość Ewangelii napełnia życie i serca tych, którzy spotykają Jezusa Chrystusa. A więc spotykając się z Jezusem Chrystusem, winniśmy napełniać się radością. To, co pięknie papież Benedykt XVI powiedział, każde spotkanie z Jezusem Chrystusem to jest pełne radości. I my, spotykając się z Jezusem Chrystusem, napełniamy się radością. I pięknem tego spotkania powinniśmy się dzielić Chrystusem dobrą nowiną, bo dobra nowina to osoba, to Jezus Chrystus z innymi. I jeżeli nie ma tej radości, to chyba znak, że to spotkanie jest powierzchowne. Natomiast z Jezusem Chrystusem powinniśmy się spotkać żywym, w Słowie, w sakramentach, szczególnie w Eucharystii, w drugim człowieku, we wspólnocie. I wtedy pięknem tego spotkania winniśmy się dzielić z innymi. I to jest ewangelizacja. To jest nasze powołanie każdego chrześcijanina, bo przecież z Chrztu Świętego jesteśmy uczniami, misjonarzami. Uczniami, bo przyjęliśmy wiarę, misjonarzami, bo dzielimy się wiarą. A dzielić się to dzielić się z radością. I tą wielką radością. Ale ja może z uporem godnym innej sprawy wrócę do tego naszego narodowego charakteru, bo chyba Polacy generalnie mają poczucie humoru. Tą radość potrafią okazywać poza Kościołem, poza tymi sprawami związanymi z religią. Czy to może nasza historia na to wpływa? Czy może właśnie to jest dzisiaj takim najważniejszym dla nas problemem, żeby jednak przyjąć tą wiarę całą sobą, żeby rzeczywiście tą radość okazywać na zewnątrz, dla innych, świadczyć nią? Myślę, że tak, że powinniśmy wypływać na głębie, bo powierzchowność nigdy nam nie da radości. Powierzchowność wiary zawsze sprawi, że będzie nam się wszystko dłużyło w Kościele,
że msza święta będzie długa. Powierzchowność wiary sprawi, że nie będę sięgał po Pismo Święte, aby zagłębiać się, spotykać się z Bogiem w Słowie i że to Słowo jest dla mnie światłem. I powierzchowność sprawia, że ja nie będę wyrażał z taką wielką radością tej mojej wiary. Może był czas. Nasza historia też nam mówi, że był czas, kiedy mieliśmy jedną twarz, będąc w rodzinie, w domu rodzinnym, w kościele, a później, kiedy szliśmy do pracy, nikt nie rozmawiał na tematy religijne, czy wielu nie rozmawiało na tematy religijne. Było to spychanie do prywatności. I może tu trzeba szukać też podłoża, że baliśmy się mówić głośno o swojej wierze w Jezusa Chrystusa i gdzieś to pozostało, że rozmawiamy na różne tematy. Dzisiaj w rodzinie różne tematy są podkreślane. Najczęściej będziemy narzekać, ale zadaję pytanie, czy rozmawiamy na tematy religijne? Czy temat religijny jest tematem w rodzinie? I dlatego tu trzeba by było od rodziny rozpocząć, aby w rodzinie spotykano się, rozmawiano na tematy religijne, na temat Pisma Świętego, na temat też sakramentów. I wtedy też to daje radość. To daje też radość. I gdzieś tutaj by trzeba było poszukiwać, żebyśmy otrząsnęli się. Jeżeli ja wierzę, to się przyznaję, że jestem człowiekiem wierzącym i dlatego potrzeba odwagi. I myślę, że rok Bożego Miłosierdzia, jubileuszowy rok Miłosierdzia jest taką wspaniałą okazją, kiedy przechodzimy przez bramę miłosierdzia, aby zostawić tam strach i lęk, a prosić o łaskę, odwagę, żeby z odwagą. Bo kiedy zabraknie odwagi, to wtedy nie będzie też radości. A po drugie, radość to dar Ducha Świętego. Dlatego ten dar trzeba ciągle prosić. O ten dar odwagi, o dar radości, o nadzieję. Nie? To są owoce Ducha Świętego i o to trzeba prosić i być radosnym i w codziennym życiu, ale też i w głoszeniu. Jeszcze spytam tylko o ten 4. Krajowy Kongres Misyjny. Czy ksiądz biskup tak na oko, jak to się mówi, jakby miał powiedzieć o uczestnikach, to by powiedział, większość była radosna, czy też były z tym kłopoty? Otóż Kongres Misyjny trwał przez 3 dni. 2 dni był w Warszawie, a 3. dzień to była nowość kongresu. To było w całej Polsce. I 1. dzień właśnie było w Warszawie na UKSW. Było ponad 750 uczestników, w tym ponad 100 misjonarzy. A jak byli misjonarze, to wnieśli niesamowicie dużo radości i nadziei. I tematyka to była też okazywana, no jesteśmy misjonarzami. Misjonarz, który jest posłany i to jest człowiek radości. I dlatego uważam, że i w tym 1. dniu była wielka radość już. W drugim dniu, drugi dzień, 13 czerwca, był bardziej taki pastoralny, 3 stacje kongresowe dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Było ponad 5000 dzieci. To była niesamowita radość, jak my żeśmy podeszli tam, pojechali z kardynałem Fernando Filonim, prefektem kongregacji ewangelizacji narodów. To był wulkan radości u dzieci. I myślę, dzieci nas uczą tej radości. To samo u młodzieży było. Młodzież też ukazała swoją radość ze swojej wiary, przynależności do Kościoła. No i to samo było wśród dorosłych. Też pomimo, że dorośli, ale potrafili cieszyć się, że są razem. I ta tematyka misyjna, misyjności Kościoła, że misje odnawiają Kościół, to posłanie, idźcie i nauczajcie, to daje takiej radości. Myślę, że ten dzień sobotni był dniem wielkiej radości. Natomiast niedziela,
to, co otrzymywaliśmy jako relacje, sprawozdania ze wszystkich archidiecezji i diecezji, bo arcybiskupi i biskupi odprawiają msze święte z homilią misyjną w swoich katedrach czy innych kościołach, księża w swoich parafiach, ale też była ewangelizacja na ulicy. Wiele też osób świeckich należących do różnych ruchów, wspólnot, czy to z Drogi Neokatechumenalnej, czy Odnowa w Duchu Świętym, czy młodzież KSM-u, wyszli na ulicę, aby ewangelizować. I dzisiaj nam tego potrzeba. Ja myślę, że to wyjście na ulicę, to co papież Franciszek mówi, idźcie i czyńcie raban. Ten raban w pozytywnym sensie, aby iść i głosić. I myślę, ten trzeci dzień nadał też takiego wymiaru, że ten kongres przeniósł się na całą Polskę i uważam, że owoce, to uświadomienie misyjne, ta świadomość misyjna zwiększa się powoli. I to, co papież Franciszek powiedział, napisał adhortację Evangelii Gaudium do katolików, ludzi Kościoła, aby zmobilizować do reformy misyjnej, którą trzeba dokonać. I to jest ta reforma misyjna, którą trzeba dokonać. I my kontynuujemy, jesteśmy w tym procesie kontynuowania. I daj Boże, aby te wszystkie wydarzenia, które są w Polsce, bo tu uważam, że powinniśmy wyłapać to, co jest radosne i to wyjście na ulicę, Orszak Trzech Króli. To jest no coś wspaniałego w ostatnim czasie. Staramy się nadać też taki wymiar misyjny temu orszakowi, bo to jest dzień misyjny i Światowy Dzień Misyjny Dzieci, ale przede wszystkim też ci trzej królowie, oni nas tam wszystkich reprezentowali, wszystkich pogan. I też na wszystkich miastach ten orszak trzech króli jest i oni, ludzie idą, nie wstydzą się wychodzić. Weźmy pielgrzymkę. Pielgrzymowanie, tak jak na zakończenie pielgrzymki, bo wszedłem też w pielgrzymce z Ełku na Jasną Górę, na zakończenie powiedziałem, słuchajcie, tak jak papież Franciszek mówi o kościele, który wychodzi, kościele, który jest w drodze, marzę, aby kościół ełcki także był kościołem, który jest w drodze, który wychodzi, tak jak pielgrzymowanie przez 15 dni. Nikt się nie wstydził modlić, klękać, mówić o Panu Bogu, dyskutować, rozmawiać. Nikt nie wstydził się śpiewać. W domach, kiedy na nocleg szli młodzi ludzie, rozmawiali o Panu Bogu, o wierze, o religii. To jest kościół radości, to jest kościół wiary, to jest kościół, który daje świadectwo. I myślę, to jest piękne. Pielgrzymowanie, koletnice, czy to papieskie dzieło dzieciństwa misyjnego, czy koletnice misyjnie, to jest wielka radość okazywana przez dzieci. Myślę, tu jest dużo tej radości. A weźmy teraz procesje też fatimskie. W wielu parafiach są nabożeństwa fatimskie, o które Matka Boża sama prosiła. I procesje. Trzeba nadać im jeszcze trochę więcej tej radości i wymiaru. I to jest też przepiękne, że to jesteśmy w drodze, wychodzimy. To jest ten kościół, który wychodzi. Czy inne procesje. Myślę, tu trzeba też poszukiwać, że jest dużo tego wyjścia, tylko powinniśmy sobie uświadomić, że jesteśmy już w drodze. Jesteśmy kościołem, który wychodzi i oby to był wzór, przykład, tak jak szczególnie pielgrzymowanie, to bycie w drodze. Bardzo dziękuję za rozmowę i myślę, że na Nowy Rok można życzyć właśnie więcej radości naszym widzom i są to bardzo chrześcijańskie życzenia. Oczywiście na ten Nowy Rok 2016 życzę, abyśmy mieli radość w sercu, aby ta radość dawała mi też i nadzieję, i odwagę bycia chrześcijaninem, bycia uczniem Jezusa Chrystusa i bycia misjonarzem Jezusa Chrystusa. I na ten Nowy Rok niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo.